Dzisiaj jeszcze się pomodlić o różne rzeczy, ale wcześniej będziemy czytać Boże Słowo. Dzisiaj dłuższy fragment, dwa fragmenty, najpierw z psalmu, a potem z Ewangelii Łukasza. Posłuchajmy tego słowa, zapraszam. Pieśń wdzięczności i za powodzeniem. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech to powiedzą odkupieni przez Pana ci, których wykupił z ręki gnębiciela. Zebrał z przeróżnych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa. Błądzili po pustyni, po pustkowiach, nie mogli znaleźć drogi do miejsca zamieszkałych. Dręczył ich głód i pragnienie, byli też bliscy załamania. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił z pognębienia. Poprowadził ich prostą drogą, tak, że doszli do miasta zamieszkałych przez ludzi. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Gdyż nakarmił spragnioną duszę, a jej głód zaspokoił dobrem. Serca ludzi siedzących w ciemności i pogrożonych w mroku, związanych nędzą i żelazem, z powodu swego buntu przeciw słowom Boga oraz pogardy dla rad najwyższego. Upokorzył mozołem, a gdy się potykali, nie miał im kto pomóc. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana. A On wyzwolił ich z pognębienia. Wyprowadził z ciemności oraz gęstego mroku. I skruszył to, co ich trzymało w więzieniu. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Gdyż wyrwał wrota ze spiżu i połamał żelazne zasuwy. Potracili rozum i przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli. Obrzydł im wszelki pokarm, stanęli na progu śmierci. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Posłał swoje słowo, uzdrowił ich i ochronił przed całkowitym zniszczeniem. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Niech złożą dziękczynne ofiary i niech z radością sławią Jego czyny. Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach. Ci widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębiach. On wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale. Parli w górę ku niebu, pruli w dół, w otchłanie, ich dusze zastygały w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani. Ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Uciszył wzburzone morze i uspokoił jego fale. Ucieszył ich ten spokój. Uradowało to, że ich wyprowadził do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i nie chwalą Go w Radzie Starszych. Dobrze. Uciszenie burzy. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu, gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do Niego i obudzili Go. Mistrzu, mistrzu, wołali, giniemy. A On, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich. Gdzie wasza wiara? Oni zaś zdjęci strachem i podziwem pytali jeden drugiego. Kim on jest właściwie, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne? Panie, dziękujemy Ci za słowo Twoje, którym Ty mówisz do nas. I spraw, żeby to słowo dzisiaj dotykało naszych serc i myśli i objawiało nam Ciebie, żywego, prawdziwego Boga. Amen. Rzecz dzieje się w Tyberiadzie.
Tyberiada to było miasto przy jeziorze Galilejskim. Piękne miejsce ponoć do dzisiaj. Nie byłem, nie wiem, tylko z tego co przeczytałem i z opowieści. Piękne miejsce, zielone, gdzie właściwie wszystko kwitnie, wszystko co najlepszego na Bliskim Wschodzie, wiecie, daktyle, jakieś smakołyki i tak dalej, to wszystko jest tam, gdzie wystarczy, że jakieś ziarno padnie na glebę, od razu jest wzrost. Ludzie tam uprawiali więc ziemię, łowili ryby, bo piękne jezioro przecież wielkie, sadzili. Dookoła tego jeziora są góry. Może to nie nasze Tatry, troszkę niższe, ale wrażenia na zdjęciach nawet możecie zobaczyć, są bardzo fajne. Dookoła jeziora góry, takie morskie oko, wszyscy widzieliśmy albo byliśmy na morskim oku, tylko że w skali o wiele większej, bo to jezioro Galilejskie to czasami nazywane jest po prostu Morzem Tyberiackim, bo jest po prostu sporawa. Dookoła są góry i w związku z tym, wiecie, tam gdzie są góry i jest jeszcze woda, taka mieszanka zawsze powoduje różnego rodzaju anomalia pogodowe. Dużą zmienność po prostu, tak? I stąd na tym jeziorze Galilejskim bardzo często dochodziło do sztormów i do takich niezapowiedzianych sztormów, kiedy wszędzie pogoda nic nie wskazywała na to, że będzie jakiś wiatr, że będzie jakiś szkwał, nagle dochodzi do zawirowań i są rybacy tego często ofiarą, ponieważ ciśnienia różnego rodzaju, góry, spadki i tak dalej, to wszystko powoduje, że tamten ruch powietrza dochodzi do takich rzeczy. Stąd duża zmienność, tak jak powiedziałem, na tym jeziorze. I właściwie z tym się kojarzy Żydom woda, z taką zmiennością, z taką niestabilnością. Żydzi nigdy nie byli żeglarzami, oni przecież nigdzie nie przypłynęli, tak? Oni byli ludźmi ziemi, oni zostali uczynieni z ziemi, dla tej ziemi, byli wędrowcami, jeśli już, prawda? I to widać w tekstach biblijnych, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Musieli, jeśli myśleli o wodzie, to zawsze był ten aspekt właśnie jakiejś niestabilności. Musieli przejść przez wodę, żeby uciec z Egiptu, pamiętacie? Coś, co nie było zbyt przyjemne i miłe. Z drugiej strony musieli, żeby wejść do ziemi obiecanej, do Kanaanu, to też musieli przejść przez wodę. Tak, czyli woda kojarzy się im z czymś niestabilnym, z czymś, z odmętem strasznym. Widzimy to w tekstach biblijnych, w różnych wizjach proroczych, kiedy woda jest utożsamiana z otchłanią, z czymś niepojętym, z czymś niebezpiecznym, z nieokiełznanym, z jakimś rodzajem chaosu. Człowiek na łódce to jest także człowiek, który jest mało stabilny. Nawet sami pewnie to przećwiczyliśmy nieraz, kiedy z suchego lądu gdzieś tam wchodzimy na łódkę czy do kajaku, to jest ten moment, kiedy najczęściej dochodzi do jakichś wywrotek, prawda? Albo do skąpania się, albo do jakichś wypadków, dlatego że wychodzimy, że schodzimy ze stałego lądu nagle na coś, co po prostu jest jakoś niestabilne, prawda? Nagle, nie dość, że jesteśmy na jakimś gruncie niestabilnym, to nie jesteś zdany na siebie, tylko jesteś zdany na łaskę pogody. Nie jesteś zdany na swoje siły, na swoje możliwości, ale na to, co ten czynnik, którym ty nie panujesz, z tobą zrobi, a on jest bardzo wysoki, prawda? On jest bardzo wysoki, bo nie dość, że ląd, nie ma gruntu pod nogami, to jesteś jeszcze zdany na łaskę pogody. To jest coś niebezpieczne, to jest coś, co nie chcemy, czego nie szukamy w życiu, prawda? To jest oczywiście pewien obraz, do którego za moment dojdziemy. Ta sytuacja, którą przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza, to był wieczór. Łukasz o tym nie pisze, ale Marek, dopowiadając do tej historii, pisze, że to już było po zmroku. Czyli wyobraźcie sobie całą tą sytuację, która ma miejsce jeszcze nie w ciągu dnia, kiedy jest miło, przyjemnie, świeci słoneczko, jak dzisiaj, tylko kiedy jest po zmroku. Płynął na drugi brzeg. Uczniowie,
Nie wiemy, jacy uczniowie, jest powiedziane po prostu, że uczniowie. Potem można wywnioskować, potem się dowiemy, ale tu teraz nie wiemy. Po prostu uczniowie. To jest pewien obraz, który jest namalowany przed nami, żebyśmy zobaczyli, że każdy do tej łódki może wejść. Każdy uczeń. Nie, uczniowie nie są nazwani po imieniu, więc to jest wezwanie do nas wszystkich. Każdy z nas, kto czuje się uczniem Chrystusa, kto chce za Nim iść, kto zwraca się do Niego mistrzu, jak oni tutaj, każdy z tych ludzi może wejść do tej łodzi. Może wejść i udać się w tą podróż. Każdy może tą podróż odbyć z tych wszystkich, którzy mienią się Jego uczniami. Jezus śpi. Przeczytaliśmy, że gdy płynęli, zasnął. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy, pewnie był zmęczony po całym dniu. Nagle jezioro zerwało, na jeziorze zerwała się burza. Nagle stało się coś, czego Żydzi bardzo nie lubili. Nagle przestali panować totalnie nad tym, co się dzieje w ich życiu i nad swoim życiem, bo burza szalała nad nim. To nie była byle jaka burza, to nie był jakiś podmuch, ponieważ przecież najprawdopodobniej w gronie tych uczniów byli także rybacy. Tak? Jeśli to ta rzecz miała miejsce w Tyberiadzie, na pewno był tam Piotr, na pewno byli też inni, którzy dobrze sobie radzili z takimi nieoczekiwanymi zwrotami akcji na tym jeziorze, ale tu byli przerażeni. Czyli to było coś, co przerastało ich oczekiwanie. Dookoła więc szaleje żywioł. Co się wtedy dzieje w naszym życiu, kiedy dookoła szaleje żywioł? Poczucie naszej kontroli nad życiem spada, prawda? Musimy zaryzykować. Nie wiem, że musieliśmy zaryzykować, żeby wejść do tej łodzi, to jeszcze jest, no właśnie, jest dodatkowo sztorm. Nagle czujemy się, kiedy przechodzimy, nie wiem, czy byliście kiedyś na wodzie w czasie takiej burzy sztormu. Ja gdzieś tam raz czy dwa razy uciekałem z jakiegoś jeziora, więc ale nie było tak dramatycznie. Więcej strachu pewnie niż to było warte. No niemniej czuli się dramatycznie i nagle w takiej sytuacji, pomimo tego, że na wodzie, to czujemy się bliżej nieba pewnie, prawda? To jest oczywiście pewien symbol, pewien znak tego, jak uczniowie, jak my wszyscy płyniemy z Jezusem. I nagle, zobaczcie, totalnie tracimy kontrolę. I nagle oni także stracili kontrolę i wołają: mistrzu, giniemy. Panika, strach. Bóg wydaje się spać. Macie takie momenty w życiu? Mieliście? Kiedy Bóg wydawał się spać. Kiedy nie reagował, kiedy działy się dziwne rzeczy, a On po prostu spał. I kiedy został obudzony, kiedy oni do Niego zaczęli wołać, to jest napisane, czytaliśmy, że On wstał, rozkazał, aby ta burza zamknęła się, ucisz się, zamknij się. Tam jest takie dosyć ostre słowo greckie, które mówi wprost: zamknij się, po prostu ucisz się. To jest tak, nie wiem, nie pamiętam, jak myśmy tutaj czytali w tym naszym tłumaczeniu. Wtedy burza, a on wyrwany ze snu skarcił wiatr i wzburzone fale. Jest napisane tylko, że wskarcił. To Marek w takim razie podaje bardzo tak ostro. Jezus zwraca się do tej burzy: zamknij się, tak? I ona przestaje szaleć, tak? Mistrzu, giniemy. I po tym całym spektaklu, po tym wszystkim, co się wydarzyło, uczniowie sobie zadają pytanie: kto to jest? Kim on jest? Zwrócił się do nich. 25 wiersz, końcówka, zobaczcie. Kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne? I to jest pytanie, które chcemy, żebyśmy sobie dzisiaj zadali. Kim on właściwie jest? Kim on jest właściwie? Oni sobie zadali to pytanie w swoich głowach, w ich głowach ono brzmiało, bo przecież, okej, oni widzieli już uzdrowienia różnego rodzaju, ale różni prorocy w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie także uzdrawiali. Były takie sytuacje, prawda? Eliasz chociażby, jak i inne sytuacje, w których różni prorocy przynosili także uzdrowienie.
Byli ludzie przecież natchnieni mówcy, natchnieni rabini, którzy także pociągali tłumy i to w czasach Jezusa nawet, troszkę wcześniej, troszkę później. Były różne ruchy, właśnie trochę wcześniej, takie zelockie. Tam też byli charyzmatyczni mówcy, którzy mówili ciekawe, intrygujące rzeczy. Ale kto, kim jest ten, kto włada nawet nad pogodą? I kiedy w Starym Testamencie, kiedy Żyd, który znał Stary Testament, czytał, to wiedział, że właściwie jedyna osoba, która włada nad pogodą, która jest w stanie uciszyć wiatry i burze, to jest ta opisana, którą czytaliśmy w psalmie 107. To jest ta z psalmu 107, gdzie w 29 wierszu przeczytaliśmy: uciszył wzburzone morze i uspokoił jego fale. Uciszył wzburzone morze i uspokoił fale. On uciszył wzburzone morze i uspokoił fale. Tym kimś był tylko Bóg. Dlatego uczniowie zadają sobie pytanie, kim On jest? Coś niesamowitego. Do tej pory znali tylko psalm 107. I tym, kto był w stanie uciszyć wzburzone fale i uspokoić wzburzone burze, był Wszechmogący. Kim On jest więc? Kim On jest ze? Kim On jest więc? Kiedy one fale wezbrały, kiedy burza zaszalała, to wszystko dawało im do myślenia. W tym psalmie, przejdźmy teraz na moment do tego psalmu, nie będziemy go szczegółowo analizować, ale tylko kilka myśli widzimy. Przeczytaliśmy dłuższy fragment i zauważyliśmy, że są trzy rodzaje ludzi, którzy doświadczają trzech różnych sytuacji w swoim życiu, tak? Czy momentów w swoim życiu i relacji z Panem Bogiem. Zobaczmy najpierw psalm 4, przepraszam, wiersz od 4 do 6. Mamy ludzi, którzy, zobaczcie, błądzili po pustyni, po pustkowiach, nie mogli znaleźć drogi do miejsca zamieszkałych. Dręczył ich głód i pragnienie, byli też bliscy załamania. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Czyli zobaczcie, byli to ludzie, którzy błądzili po pustkowiach życia, którzy nie znali drogi, których dręczył głód, których dręczył pragnienie. I my znamy takie osoby, sami takimi byliśmy. Czytamy to, widzimy w tym pewną metaforę naszego duchowego życia. I w pewnym momencie sami wołaliśmy do Pana w swojej niedoli i On ich wyzwolił z pognębienia. Często tak jest, prawda, że czegoś takiego doświadczamy. To jest taka grupa więc ludzi, którzy znaleźli się w takim momencie życiowym, trudnym, jak tutaj jest opisane, i wołali do Boga, i Bóg odpowiedział na ich modlitwę i znaleźli się u Pana. Ale jest też inna grupa ludzi i o niej czytamy od 10 wiersza do 13. Zobaczcie, serce ludzi siedzących w ciemności i pogrążonych w mroku, związanych nędzą i żelazem. Z powodu swego buntu przeciw słowom Boga oraz pogardy dla Rad Najwyższego upokorzył Mozołę, a gdy się potykali, nie miał im kto pomóc. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Znowu zobaczcie, jak refren nam się pojawia kilka razy w tym psalmie, ten wiersz 13. Wtedy wołali w swojej niedoli do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Ale zobaczcie, to jest inna grupa ludzi. To są inni ludzie. To jest grupa tych, którzy są zbuntowani przeciwko Bogu. Którzy są świadomi, że On istnieje, że On jest, że jest Bóg gdzieś tam, ale mają to gdzieś po prostu. Którzy będą żyli własnym życiem, wiedzą, że Bóg jest, ale nie interesuje ich to, żyją po swojemu. Nie chcą, nie będą słuchać, będą gardzić Słowem Bożym, tak? Tym, co mówi Bóg, czy tym, co mówią ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi, bo w ich sercach jest po prostu bunt. I w ich sercach jest bunt, ale w pewnym momencie, kiedy utrapienia spadły na ich głowę, to ich serca coś tam wstrząsnęło, tym buntem coś wstrząsnęło i oni się złamali, zaczęli wołać do Pana i zaczęli szukać u Bogu ratunku, tak? W ich sytuacji trudnej jednak doszło do jakiegoś przełomu. I my to znamy, bo jak ludzie żyją, są na tej łódce życia, bez Jezusa, przychodzą problemy, kłopoty, sztorm, to mówimy tym ludziom, przyjdź do Jezusa, spotkaj Boga,
a on idź w stronę Chrystusa, a on sprawi, że spotkasz żywego, realnego Boga, który stanie zmienić twoje życie. I te dwie grupy ludzi my znamy. Znaczy, my znamy tę historię, prawda? Ludzie się nawracają do Chrystusa, sami się nawracaliśmy, albo po prostu go szukając i znajdując w jakiejś trudnej sytuacji w swoim życiu, albo byliśmy w jakiejś takiej grupie właśnie ludzi zbuntowanych, którzy odrzucali Boga, ale w pewnym momencie widząc, że to wszystko prowadzi ich do zagłady, zaczęli wołać do Pana. Ale mamy w tej chwili jeszcze trzecią grupę ludzi. To jest taka trochę trudniejszy motyw dla nas. Od 23 wiersza czytamy, zobaczcie, o tych, którzy na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach. Ci widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębiach. Oto wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale. Parli w górę, ku niebu, pruli w dół, w otchłanie, ich dusze zastygły w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani, ich mądrość poszła w rozsypkę i wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Czyli zobaczcie, mamy tutaj grupę ludzi, wydawałoby się wierzących. Tak? Mamy tu, to jest słowo, zobaczcie, do ludzi wierzących. Co ci ludzie złego zrobili? Nic. Wyruszyli gdzieś na handel, tak? Czyli no, w tym nie ma nic złego, prawda? Do pracy. Widzieli dzieła Pana, jest napisane. Czyli to byli ludzie, którzy doświadczyli Bożego działania kiedyś w swoim życiu, albo sami je oglądali na własne oczy. Czyli znali Go. To są ludzie wierzący. To do nas, to do wierzących słowo. Widzieli Jego cuda. A pomimo tego nagle doszło do jakiejś katastrofy w ich życiu. On wydaje rozkaz i wzmaga się wichura i nasze uporządkowane życie, nasze chrześcijaństwo zaczyna się chwiać. Nie jest stabilne. Dlaczego nagle moja łódka z Jezusem, gdzie płynę, przez wiele lat zaczyna się kolebać, zaczyna się trząść? Dlaczego nagle przecież nie robię nic złego, mam ustabilizowane życie, idę do pracy, tak jak czytamy w tym psalmie, robię dobre rzeczy dla Boga, widziałem cuda Boże, jestem poukładanym chrześcijaninem i nagle łódka mojego życia zaczyna ją telepać, zaczyna wiatr robić co chce, tak że czuję się jak na jakiejś łupince orzecha na wielkim morzu. No właśnie, uczniowie podobnie pytali. Uczniowie Jezusa na tym jeziorze galilejskim, uczniowie dokładnie tak samo pytali i musieli zrozumieć, kim On jest. I musieli zrozumieć, kim On jest. I myślę, że to jest odpowiedź dla nas. Kiedy w naszym życiu chodzimy od jakiegoś czasu, od wielu lat często z Panem Bogiem, to życie jest ustabilizowane, doświadczyliśmy Boga w swoim życiu, nagle dochodzi do sytuacji po prostu, które są jak burza, które niszczy nasze życie, to musimy sobie zadać pytanie, zadajemy sobie, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego? Jezu, dlaczego Ty śpisz? Uczniowie znaleźli się dokładnie w takiej samej sytuacji. Musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, kim On jest. I to jest także odpowiedź dla nas. Zobaczcie, jest napisane w tym psalmie, że nasza mądrość w niwecz się obróci. Jeśli jesteśmy w życiu w takim momencie, że już Go nie potrzebujemy, bo mamy takie moralne, etyczne życie, mamy stabilizację, wiemy wszystko, wiemy o Jego cudach, słyszeliśmy, doświadczaliśmy, wiemy jak żyć, wiemy jak postępować, co jest Boże, co jest nieboże, jakie są zasady, mamy jakieś cele życiowe, mamy swój kościółek, do którego przychodzimy i właściwie Pan Bóg nam już jest niczego niepotrzebny, słuchajcie. W pewnym momencie dochodzimy w swoim chrześcijaństwie do takiego momentu, że już mamy swoją mądrość, to nie jest złego mieć mądrość, prawda? Mamy swoje poznanie, w Biblii wszystko wiemy, wiemy, jak co jest etyczne, co jest nieetyczne, jak się trzeba zachować, jak stawiamy sobie cele w życiu i właściwie przychodzimy pobożnie do kościoła co niedzielę i właściwie to Pan Bóg właściwie może przestać istnieć. Może sobie spokojnie spać. On nie jest nam potrzebny, bo to my kontrolujemy nasze życie. Zaplanowane
tak jakie sobie wymarzyliśmy być może. I wtedy przychodzi taka wichura. I wtedy właśnie przychodzi taka wichura. Wtedy właśnie przychodzi taka wichura. 27 wiersz. Zataczali się i chwiali jak pijani na tej łódce. Ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy wołali do Pana. W swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z podnębienia. Czy może jesteś w miejscu, gdzie Bóg cię już niczym nie zaskakuje? Może jesteś w takim miejscu swojego życia, tyle już przeżyłeś z Panem Bogiem, że Bóg cię niczym nie zaskakuje, jeśli już to najwyżej rozczarowuje. Jak Bóg nas rozczarowuje, bracia i siostry? No, rozczarowuje nas na wiele sposobów. Ano dlatego, że nie działa tak, jak byśmy chcieli. Że nie wszystkie nasze sprawy są załatwione tak szybko i tak dobrze, jak byśmy chcieli. Rozczarowuje nas, bo nasze modlitwy, które do Niego zanosimy, nie zawsze są wysłuchiwane. Albo wysłuchiwane nie tak, jak gdybyśmy tego chcieli i oczekiwali. Mieliśmy plan dla swojego życia, a na pewno też dla Jego działania w naszym życiu. I ten plan się nie ziścił. Tak nas rozczarowuje. Już nas przestał zaskakiwać. Na początku nas nie zaskakiwał. Czytaliśmy Pismo Święte, doświadczaliśmy cudów, różnych rzeczy. To była pełna ekscytacja, a teraz już nas Bóg czasami tylko rozczarowuje. Nie spełnia nas naszych oczekiwań. I jesteśmy jak uczniowie w drodze do Emaus. Pamiętamy tę scenę po zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus zmartwychwstał, ta wieść jeszcze nie dotarła do wszystkich uczniów. Dwójka uczniów z Jerozolimy, uczniów Jezusa, wracała do Emaus. Jezus do nich przystał i oni zaczęli opowiadać mu o tym, co się stało. Nie poznali, że to był Jezus. I mówili, myśmy myśleli, że On odkupi Izraela, a On dał się zabić. Myśmy myśleli, że On zrobi porządek z Rzymianami. Myśmy myśleli, że to będzie prawdziwy Mesjasz, który zaprowadzi Królestwo Boże na ziemi. A On tego nie zrobił. Bo oni mieli swoją koncepcję Królestwa Bożego. Oni mieli swoją koncepcję Mesjasza, mieli swoją koncepcję działania Pana Boga w ich życiu. Jeśli jesteś w takim momencie swojego życia, to pytanie, czy pozwolisz Bogu dalej prowadzić swoje życie i zrobić cuda w twoim sercu? Pozwolić, żeby to On przejął kontrolę nad twoim życiem. Może ta łódka się w twoim życiu kolebie, bo ty już nie całkowicie kontrolujesz. A chodzi o to, żeby On znowu zaczął kontrolować twoje życie. Żebyś nauczył się wierzyć. Czy pozwolisz Bogu dalej się prowadzić i zrobić cud w twoim sercu? Żeby to On przejął kontrolę nad życiem twoim, czy nad różnymi sytuacjami. Wołamy do Boga, Boże, czemu na przykład nie zmienisz mojego szefa w pracy? To widzisz, jaki to jest człowiek. Widzisz, że to jest człowiek, nie wiem, konfliktowy, mobbing, jakiś tam. Rzeczywiście, Boże, tak jest. Wredny i tak dalej. Boże, rzeczywiście tak jest. I widzisz, Boże, że tyle lat się z nim męczy. Panie, zasnąłeś chyba. Potrzebuję zmiany. Gdzie jest Pan Bóg? To jest rozczarowujące. Boże, daj mi nowego szefa albo, nie wiem, zmień tą sytuację. A może trzeba dać się Bogu zaskoczyć. Co to znaczy? Może trzeba pozwolić Bogu, żeby to Bóg zmienił nasze serce. I poprzez zmianę w nas, krok po kroku, na przykład zmienił atmosferę w pracy. Może, ale to jest niesprawiedliwe, bo to nie ja potrzebuję zmiany, tylko mój szef. A może trzeba pozwolić, żeby tu Bogu dać się zaskoczyć, tak, żeby to twoje serce się zmieniło. Nagle, żebyś popatrzył na tą sytuację całkowicie w innej sytuacji. To, że twój szef wymaga zmiany, to Bogu nie musi o tym mówić. On to doskonale wie. Ale Bóg ma dostęp do twojego życia w większym zakresie niż do życia twojego szefa, bo ty jesteś otwarty na Boże działanie. Może więc chodzi o to, żebyś teraz się dał otworzyć na Boże działanie, żeby to On zmienił coś w twoim sercu i krok po kroku w nastawieniu, w twojej pracy wszystko się zmieniło. Albo, Boże, dlaczego nie zmienisz mojego współmałżonka? Dlaczego nie zmienisz mojego współmałżonka? To już tyle trwa. Czy Bóg śpi, nie widzi, jak cierpię? A może trzeba dać się Bogu zaskoczyć i pozwolić, żeby to nasze serce przylgnęło tak mocno do Boga
I żeby On nagle przekształtował, ukształtował nasze serce, dał nam może inne podejście, tak żeby ta zmiana spowodowała zmianę w naszym domu, w naszym małżeństwie. To, że Twój mąż, czy Twoja żona wymaga zmiany, to jest oczywiste. I Bóg doskonale o tym wie. Ale jeśli wołasz do Pana, jeśli kiedy ta burza przychodzi, będziesz wołał do Boga, Boże, zmień tą sytuację, Ty widzisz, co się dzieje, to może chodzi o to, żebyś przymknął do Boga swoim sercem i żeby Bóg wlał w nie swoje rozwiązanie, nie Twoje rozwiązanie dla tej sytuacji, bo Ty masz Twoje rozwiązanie. Chodzi o to, żeby Bóg wlał swoje rozwiązanie. I być może ta zmiana nastąpi w ten sposób, że Ciebie inaczej ukształtuje, że Ty zaczniesz inaczej działać, a to dalej wszystko krok po kroku będzie wpływało na Twój dom. Zobaczcie, bracia i siostry, jak często próbujemy rozwiązywać problemy naszą własną mądrością, która w pewnym momencie w niwecz się obraca. W niwecz się obróci wasza mądrość. Jak często próbujemy rozwiązywać problemy naszą mądrością, stając na twardym gruncie, kontrolowanym przez nas, na twardej ziemi. To jest nasze życie, my wiemy, jak nasze życie ma wyglądać. My wiemy, czego chcemy. Mamy sposoby, mamy swoją mądrość. A może trzeba odpuścić, a może trzeba wołać do Niego i dać Jemu się zaskoczyć. Uznać, że to On jest Bogiem. Uznać, że to Pan jest Bogiem. Ta historia w Ewangelii Łukasza, zobaczcie, kończy się pytaniem Jezusa do uczniów. 25 wiersz mówi, następnie zwrócił się do nich: gdzie wasza wiara? Gdzie wasza wiara? To jest ważne pytanie. Zapytał, gdzie jest wasza wiara, bo tylko w sytuacji, zobaczcie, trudnej, jakiejś stresowej, objawia się w to, co naprawdę wierzymy. Czasami Bóg nas musi tak przycisnąć, albo życie, albo sytuacja, tak przycisnąć, że jest w nas panika, strach i wtedy wychodzi, gdzie jest nasza wiara. Wtedy wychodzi, czy jest w nas wiara. Może więc chodzi o to, żeby wypróbować naszą wiarę, żebyśmy zaufali Bogu, żeby ta wiara była ulokowana w Nim. I jeszcze jedna myśl na koniec, bo to jest ważne, a o tym jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Do jakiego portu płyniemy? Do jakiego portu płyniemy? Bo oni przecież wypłynęli z jednego miejsca i płynęli dalej. Do jakiego my portu płyniemy? Czy to jest port fajnego, takiego bezproblemowego życia chrześcijańskiego? Port, do którego płyniemy, to jest port, gdzie będzie w końcu dobrze, wygodne życie. Zabraliśmy Jezusa na tą wycieczkę po to, żeby tam wisiał burzę, żeby tam jakąś rybkę wyłowił. A ten portem docelowym to jest moje życie chrześcijańskie, które polega na tym, żeby być dobrze, szczęśliwie, bezproblemowo przeżyć to życie i żeby było fajnie po prostu i bezpiecznie, tak? Ale ta łódka tam nie płynie. To jest przykra wiadomość dla nas wszystkich, bo ta łódka tam wcale nie płynie, kochani. Ta łódka tam nie płynie. Wręcz przeciwnie, oni płynęli jak gdyby z ziemi obiecanej, czyli z Tyberiady, z tego raju, o którym mówiłem na samym początku naszego kazania, z tej ziemi pachnącej, kiełkującej, wyrastającej różnymi dobrymi rzeczami, płynęli w inną sytuację, całkowicie w inną sytuację. A może ten port, do którego płyniemy, to jest zbawienie. Trzeba to tylko tak czytać. Panie, wieczność. Jak pomrzemy, to dopłyniemy do tego portu, tak? Z Jezusem. Ale wierzę, że ta łódka też tam nie płynie. Nie o to tutaj chodzi. Odpowiedź jest po całej tej historii. Nie wyświetlimy tego, ale jak się tam burza została uciszona, to w 26 wierszu czytamy, dokąd ta łódka płynie. Posłuchajcie. Tak dopłynęli do kraju Genezańczyków, położonego naprzeciwko Galilei. Tak dopłynęli do kraju Genezańczyków, a tam się zaczęło uwalnianie demonów, inne hardkorowe historie, o których możecie sobie przeczytać. Kraina Genezańczyków. Oni płynęli do pogan. Oni płynęli do ludzi, którzy Boga nie znali. To nie była łódka do ich lepszego życia,
wygodnego. To nie była łódka do zbawienia i własnego życia. To była łódka, gdzie płynęli do tych, którzy Go nie znali, którzy nie znali Chrystusa. Dlatego, żeby dotrzeć do tych ludzi, to uczeń, każdy uczeń musi przejść lekcję, że to Bóg jest Bogiem. Jaki jest i co może zrobić. Dlatego musi się zatrząść nasze życie, kiedy płyniemy do tych, którzy Boga nie znają, żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest Bogiem. Może chodzi o doświadczenie tego, że po ludzku to się po prostu nie da, ale Bóg jest. Ale Bóg jest i z Nim można wszystko. Może chodzi tutaj o to, żeby przypomnieć nam, że powinniśmy być ludźmi wiary. Po ludzku to się nie da. Są takie sytuacje, że ja mogę Ci pomóc tak po ludzku, ale tylko tak powierzchownie, prawda? Dać parę rad, przychodzą do nas ludzie niewierzący, czy rozmawiamy, może mi coś poradzić w życiu, jak sobie pewne rzeczy poukładać, wysłać ich na szkolenie, na terapię jakąś, dać im jakąś książkę, ale to jest takie po ludzku i do końca się nie da. Ale jeśli chcesz mieć prawdziwy pokój, jeśli chcesz mieć prawdziwą wolność, jeśli chcesz mieć prawdziwe zbawienie, to musisz zaprosić Chrystusa do łodzi swojego życia. Jeśli chcesz, żeby Bóg naprawdę zmienił twoje serce, żeby twoje problemy zniknęły, w tym sensie zniknęły, one nigdy nie znikną, ale że to Bóg przejmuje kontrolę nad tym życiem, to musisz być gotowy, żeby pójść za Chrystusem. Bo po ludzku pewnej rzeczy nie jesteśmy w stanie dać. I ostatecznie to musi być Bóg. On to musi uczynić, a nie po swojemu, a nie według naszych oczekiwań, ludzkich oczekiwań. Musimy wiedzieć, że tam, gdzie płyniemy, to Bóg jest odpowiedzią i On płynie razem z nami. I nie da się przyjść z Ewangelią, dzielić z nią, z innymi, jeśli nie rozumiemy, że tak naprawdę Bóg jest ostatecznym rozwiązaniem. Nie będziemy się wtedy dzielić z innymi Ewangelią. Jeśli przyzwyczailiśmy się do naszego pobożnego życia, mamy swoje rady, mamy swoje mądrości, mamy swoje koncepcje, jak pomagać ludziom, albo jak sobie radzić w życiu, nie będziemy mieli takiego imperatywu wewnętrznego, żeby powiedzieć ludziom o tym, co naprawdę jest w stanie zmienić ich życie. Czy jest w nas staranie, bracia i siostry, żeby ta wiadomość dotarła, żeby tą wiadomość zanieść do tych, którzy nie słyszeli? Czy płyniemy do tych samych portów? Czy portem docelowym jest to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy o tej wiadomości nie słyszeli, którzy nie słyszeli o żywym Chrystusie, który jest w stanie zmienić ich rzeczywistość, zmienić ich życie, ich serca? Ta łódka, do której jesteśmy zaproszeni, odpływa. I oczywiście możemy, i wymaga wiary, wymaga ryzyka, ale warto to ryzyko podjąć, bo z Bogiem podjąć ryzyko, to mamy pewność, to mamy pewność, że On nasze życie będzie trzymał w swoich dłoniach. Warto podjąć z Bogiem to ryzyko i płynąć tam, gdzie On chce, niż zostać na twardym gruncie, w tym raju wydawałoby się bezpiecznego życia, gdzie zostajemy sami tak naprawdę. Musimy wejść w tą łódkę i utracić kontrolę nad własnym życiem. Przejść trochę sztormów z Jezusem, zobaczyć, jak On działa, jak ratuje innych ludzi. Popatrzmy dzisiaj, bracia i siostry, w to, w co wierzymy. Czy wierzymy tylko w jakieś etyczne, dobre życie, w miłym kościółku, starając się o swoje sprawy, o swoje problemy? Czy gotowi jesteśmy także na podróż, w nieznane czasami, robiąc dla Boga rzeczy, które On chce, żebyśmy dla Niego zrobili? Iść do tych, którzy jeszcze Go nie znają. Pytanie, czy gotowi jesteśmy na wejście do takiej łodzi, czy gotowi jesteśmy Bogu zaufać. I czasami przejść jeden czy drugi sztorm, po to, żeby wiedzieć, jaki On jest. Wiedzieć, jaki jest Bóg. Módlmy się o to. Powstańmy, kochani. Alleluja. Panie Boże Wszechmogący, jesteśmy dzisiaj tutaj zebrani w Twoje święte imię, aby Ciebie wielbić, aby Ciebie wywyższyć, aby doświadczyć także Twojej dobroci, Twojej miłości, Panie. Dotknij naszego serca, dotknij naszego życia. Wołamy do Ciebie, Panie, abyś